Na celowniku Nawala z Michałem, ale w zastępstwie Michała dzisiaj Rachel. Hi Rachel, how are you? Hello, I'm good. Thank you. Welcome to Poland. Z Tomkiem ustaliliśmy, że to Tomek będzie przedstawiał i tłumaczył naszego gościa. Jakbyś Tomku mógł przedstawić, kim jest Rachel. A, dziękuję, Paweł. Więc e, przedstawiam dzisiaj swoją żonę. E, bardzo dużo jej zawdzięczam. To jest, e, to jest kobieta, która mnie udomowiła. Które nikomu się wcześniej to nie udało, więc z pewnym szacunkiem, pełnym no. szacunkiem przedstawiam Rachel Dzieran. Po, po raz trzeci w Polsce jest tutaj, jest po raz pierwszy w studio z Nawalem i z Michałem, i no to możemy zacząć teraz. Możemy, możemy zacząć. <laughs> Ona nie e... mówi po polsku jeszcze, bo robi, przepraszam, muszę to wytłumaczyć, bo to zawsze się ludzie pytają, dlaczego ona nie mówi po polsku. Więc ona się uczy polskiego, z tym, że teraz kończy swój doktorat z, z inżynierii sztucznej inteligencji i, 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 i artificial intelligence and human interaction gap. Więc to i teraz bardzo dużo czasu zajmuje, dużo podróżuje, więc jest ciężko również w ty, z tym nawałem pracy. U, uczyć się obcego języka, a proszę pamiętać, że ona również ja ci, ja ci, ja ci się dziećmi. Ja się trochę tak naprowadzając naszą rozmowę. Jaki, jaki obcy język, ty mówisz? Może dajmy no nie, się, dla niej obcy dajmy, język. Tomek, chwila, dajmy się wypowiedzieć. Rachel, ustaliliśmy, że jednak Tomek będzie tłumaczyć, bo mój angielski jest dużo lepszy, jak siedzi koło nas mój best friend Jack Daniels i on jest moim translatorem. Ale no, jak <laughs> widzicie, piję wodę. Proszę skieruj pytanie do Rachel, bo Amerykanki nie są tak śliczne jak ty. Co płynie w twoich żyłach? To nawet ja mógłbym odpowiedzieć. Nie, Polska nie, krew. Nie, o no dobrze, dobrze. Tomek, zadaj <laughs> pytanie Rachel. Okay, so uh, he's asking. Uh, uh, they know that American women are beautiful, but not as beautiful as you are. So he uh -huh. what's ha what's happening, what is uh, what is yours, why are you special, why are you different. Oh, Chen um, Qian. But um I don't well, I, I wouldn't know how to answer that I appreciate that. Ja bym za nią odpowiedział, że ma rodzinę z Poznania. gdzieś się To, to dlaczego pra, ty pra, mówisz obcy język? <laughs> Przejęzyczyłem się. Okej. Okay. Ale ona się uczy polskiego teraz. You uh, can tell uh, tell how you are learning Polish now, so. Um, well, I'm trying to learn Polish. So I, for work, drive a lot. So right. I'm trying to learn in the car, and then trying. We try to work at home mm -hmm. Um a little. I'm even more motivated after this trip, spending more time with uh, his family, friends. It's our first time of really getting out to a lot more of poland than some of the other times so i'm i'm trying to learn so i can interact more i do understand a lot of the polish oh be careful be careful i know, i know <laughs> because i know some of his stories and i can tell how when he uses a few english words i can mm. usually keep up Tak, to okay. prawda, więc um, ja muszę być teraz bardziej ostrożny, bo nawet jak mi się wydaje, ja wiem, że ona nie mówi, moja e, Rachel nie mówi po angielsku, po polsku, ale jak e, znam je na tyle dobrze, że jak mówi o czymś po polsku, to ona najczęściej rozumie o czym mówię. I co mówię? Jak wcześniej powiedziałem, ona się uczy angielskiego teraz. Z tym, że to zajmie trochę czasu, bo robi doktorat, ma pracę i ma, mamy dwoje dzieci. No i ona jeszcze się mną opiekuje, więc to trochę. No właśnie o tej, o tej opiece bym troszeczkę porozmawiał, bo my znamy Tomka jako silnego, twardego faceta, bardzo nieustępliwego, Tomek Translate. Yeah? So the, the question is going to be: Well, the, these guys know me as a the big tough guy who you know, just. Being big <laughs> oh, and no, yeah, yeah. no. no uh, don't stop. <laughs> um uh, So, how do you handle me, and how is the uh, basically how you, did you domesticate me? <laughs> <laughs> um It's a process, Um and it's short or long. It's ongoing, <laughs> ongoing, Ongo okay. ongoing. Yes, um, but but it is interesting. So, Still kicking, -kick, yeah. Um, well. <laughs> Uh, at home, great example is when there's there's a spider that needs to be taken care of. Yeah. The children will come mm -hmm. ask for me, and he'll say, Well, I can help you. And they said, No, we need mom because I'm the one who's the brave one, according to the children. So <laughs> Well, well uh, <laughs> the, 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 the <laughs> Jest, mamy dwoje małe dzieci, no i mamy taką grę planszową, i tam podaje się charakter, przypisuje się każdemu z uczestników mm. gier charakter. No oni dzieci przypisali sobie charaktery, mamie charaktery, no i dyskusja jaki charakter dla mnie. To mama zasugerowała, że ten taki najodważniejszy tutaj ten charakter z książki, to będę ja, ale dzieci tak pokręciły głową, mówi: Nie, 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 nie. To musi być ktoś odważny a tata jest może mądry, ale nie, nie jest aż, tata, tata nie jest odważny. Okay. <grywa> więc, więc musiałem się pogodzić z takim mniejszym. Ja bym powiedział, jak bardzo musi być odważna Rachel, jeżeli <laughs> udomowiła kogoś tak mało e, odważnego jak ty. No, prawda jest, że wielu próbowało, e, e, wiele, ale, ale to się dopiero jej udało. I ona mówi teraz, że jestem, to jest, brave, brave, że ja brave. jeszcze całkiem <laughs> udomowiony nie jestem, że to jest wciąż taki proces, e, który wciąż trwa, ale ja uważam się za całkowicie udomowionego, a ja jestem tak jeszcze takiego samego. Czasami się patrzę w lustro i mówię o kurczę, co mi się stało. A ci widzisz, pisząc naszą książkę u ciebie, to ten pierwiastek udomowienia widziałem na siłowni, jak byś w papciach. Tak, tak. To jest tak wygodne, wiesz, że ja mam bardzo dobrą siłownię, jak zauważyłeś. Mam lepsze sprzęt niż wiele komercjalnych klubów, więc czasami, jak chcę poćwiczyć trochę, to w ja papciach idę i poćwiczę. Normalne, takie, takie, takie domowe... Mhm fajnie. Ale takie życie, wiesz, już teraz po wojsku, teraz... No gdzie... właśnie i, i, i o, to by, o to bym chciał zapytać. Jak wygląda taki typowy dzień emerytowanego żołnierza, przyszłej pani profesor, w Stanach Zjednoczonych, żebyście tak tego tak powiedzieli, bo wiesz, często jest o takim American Dream, a więc to mm -hmm. życie takie piękne na przedmieściach, super willa, y, dzieciaczki, jak taki typowy dzień wygląda Rachel. Mm. How your our typical day look like in America where we are living American dreams, we have all the things that we need to live uh, uh, well. So what's our day? How how would you describe that? Mm. Um, well, I think that one, we do recognize we're very blessed where we are. And I think that um, the American dream or any dream sometimes changes. And we have, um, so we have some land and our home and lots of animals uh, for our kids. And so it's, you know, wake up and en enjoy the morning with breakfast. With so do you have farm? The, it feels like it, but it's not. He thinks it is, but it's not. So You'll have far. to come visit when we're a hundred acres. Mamy zoo, yeah. nie tylko farm. Mamy konia, króliki, kurki, uh, uh, ryby, uh, dwa psy, kota. Ja, ja to nazywam zoo. Ona mówi, że jeszcze nie jest takie zoo, więc <ścoughs> trochę się czasami o to sprzeczamy. A ja, ja jak najmniej zwierząt w domu, a dzieci jak najwięcej, a ona jest gdzieś w środku, tak, która próbuje mediować między mną a okay. dziećmi. No, ale trudno dzieciom odmówić, zwłaszcza córce. Ja jestem takim, teraz się stałem mojej córki niewolnikiem. Więc <noise> ciężko, bo nie mogę jej nic odmówić, że jeżeli ona chce kurczaka, to kupuje kurczaka. A potem sobie myślę, czemu sobie pozwoliłem na właśnie takie. Nie, nie wiem, czy to chcę powiedzieć, ale, ale powiem. I coś w tym jest, bo w zeszłym roku też mam kury, tylko te kury w Polsce trochę inaczej są. Wasze niosą jajka? Tak. Macie jajka swoje? Bardzo domowe. dużo. Dużo macie. Tylko są takie malutkie, bo to są małe kurczaki. No to u mnie te jajka są dosyć duże, ale Trzeba było zabić, po moim wujku zostały dwie kaczki. I tak chodzę koło tych kaczek, że mam je zabić, a yy, mogę powiedzieć, że wiem, w dzieciństwie, w dorastaniu praktycznie co niedzielę się obcinało głowę. Tak, kurze, moja babcia To, to było coś kurczę, tak. normalnego, nie? I moja córka, no, 17-latka, była tylko bardzo zainteresowana, że idziemy zabić te kaczki, idziemy zabić kaczkę. Ja mówię, No tak, no dobra, będę musiał je zabić. Ona mówi, Stałeś się jak latarnik z Sienkiewicza. <gry> <gry> a jest taki, wiesz, ej, tutaj na wojnach Talibowie i tak dalej, a tu nagle, kurczę. Problem z wymordowaniem kaczek, nie? Prawda, wiesz co, właśnie chciałem zwrócić na to uwagę również. że W takim razie się z jednej strony cieszę, że ja nie jestem tylko ja, że ty masz bardzo podobne uczucia. Zabić terrorystę to nie ma problemu. To, to, ten... Tutaj chodzi nie na polowanie. Jakbym miał ta, strzelić ta, do sarenki, ta, 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 to mi szkoda, ta, ta. Ale... ale... znowu patrzeć na, na nawet jak ta kurka teraz mojej córce jedna umarła, więc ona płacze, ja, ja, mi jest żal córki, ale jeszcze, jeszcze bardziej żal mi tej kurki, tak samo, wiesz? Więc e, 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 nasze życia się teraz zmieniły, jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Tak, Reczal powiedziała wcześniej, e, wiesz, ja jestem znany między Seals'ami jako Drago. A ona pierwszą rzeczą, jak powiedziała, to Drago, teraz wsadzamy do klatki. Drago siedzi w klatce, Tomek musi wyjść. I, i teraz ja mam tutaj Tomka, a Drago siedzi w klatce. No i czasami, czasami się tak wyrwę z tej klatki, ale bardzo szybko ona wrzuca tego drago z powrotem. Okay. I, i, ale takie same uczucia chyba mamy. Wiesz, życie jest bardzo ważne. Czy to życie ludzkie, czy to życie kurczaka, czy, czy życie z, zwierząt, prawda? Mhm. Ale to nie dotyczy terrorystów i bandytów, bo tych to. A, ja nie mam problemu. Ja bym jeszcze wrócił do tego. Spozbywanie się ich. Do, tego, do tej amerykańskiej codzienności, bo dzięki Wam spędziłem tydzień czasu ponownie, mieszkając w Waszym domu. A więc ja mogę powiedzieć, że spełniłem takie swoje dziecięce marzenie bycia w takim amerykańskim domu na przedmieściach. Za co Wam, wam bardzo dziękuję, za, za, za Waszą gościnność. Ale dalej bym podrążył sobie to. Dzieci chodzą do szkoły, Rachel ma pracę. Ty się obijasz, ale to jest nieprawdą bo też masz kupę, kupę pracy Ja prowadzę swoją firmę tak Prowadzi swoją firmę. Jak to wszystko łączyć jak jak żyje jak odnajduje się w tym amerykańska kobieta So with all the obligations that you have to children to, to husband i Jeszcze w mm -hmm. tym wszystkim tak pięknie wygląda. A, and so nice. o, 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 Ona nie lubi jest bardzo się tremuje, jak się tak mówi. Ale ja, się ale, to jest sobą... nasze polskie. ale ja się z tobą całkowicie zgadzam. Dobrze. Z tym, że mam przewagę tutaj, bo mogę. Ona na razie to, co mówię, to najczęściej nie rozumie, okay. jak mówię po polsku, więc ja się mogę swobodnie wypowiadać, bez obawy, że zostanę później, e, że coś dostanę. Rozumiem, ale to jest nasze Polskie. Ja wiem, że często w Ameryce wiele rzeczy nie uchodzi, to co jest dla nas takie naturalne. Ja pamiętam, mhm. kiedyś z Pieksu wychodziliśmy i otworzyłem drzwi, żeby. Przez nie wyszła pani podporucznik i prawie o sexual razem mi oskarżyła. Dlaczego ja jej otwieram drzwi i opuszcza przodem, nie? No prawda, czasy tak się zmieniają. I jest teraz dosyć ciężko dla ludzi takich jak ja, przypuszczam, jak my, kiedy kiedy są te... Nasze społeczeństwo teraz się bardzo dużo zmieniło. Mhm. Więc gościu sobie zapuści włosy, szminką umaluje i żąda, żebyś go uznał za kobietę. Wiesz, to tak samo jak pomalować konia w pasy i twierdzić, że to jest zebra. Prawda? Zostawmy to, niech, jak można wrócić do tego amerykańskiego bycia panią domu. No, uh, lady of the house, uh, tell us about it. And, uh, ruling the house and managing me, kids, the uh, finances. And, uh, moja żona właśnie również uh, um, uh, Everything. Well, the first is family. A lot of um, the, well, we have our work, but we have family. So the children's activities take kind of um, priority. Everything gets placed first. And then we just, the extra time, we spend time together. We um, have our gym that we work out in, which helps to keep managing the stress. Uh, it's Drago gym, it's your gym too, yes? Yeah, he <laughs> yes, shares yes. with Don't, me. Yes. If I ever say this is my gym, I'll be a no, surprise. I I'm I apologize. Okay. Right no. now, this is our gym. No mam trouble. teraz mam będę miał kłopoty, no, jak to powiedzieć. Oh, you've seen the gym. It's your like it's yours. O, gym. jednak widzicie, jednak yeah. pewnie nic nie mówi, bo da go cedzi, powiedzieć, okej? Okay? Yeah, That's not mine. Well, there's one part that's mine that you don't go. O, oh, the Pilates uh, equipment. Hmm? To jest takie bardzo dziewczęce takie różne te pozy się tam urządza. Ona mnie próbuje namówić na to, ale ja mówię, to jest za dziewczęce. Ja mogę się popatrzeć, jak ona ćwiczy i to mi bardzo się podoba. <śmiech> <śmiech> Ciężko odwrócić z oczy, ale ja, ja, bo to już takie są urządzenia y, dla, w, z dziewczęcymi pozami, których mężczyzna prawdziwy przypuszczam nigdy by nie przyjął, więc... <laughs> okay, ja, cię, ja cię rozumiem, bo <laughs> też joga jest daleka ode mnie i nie naciągnę się, ale tak, jesteśmy tak, i, i tyle. tak. <laughs> okay talk about our life so we manage with family and then we have obviously the work and then um, the reducing the stress and then we have our regular actually many times that we'll go out for a nice meal during the week as our time to, to kind of get away yeah, to tony's first you date were there. yeah um, so that's and then school, I have that also scheduled. So I think there's some things you have to get scheduled, leave them in their spot, and then um, but the priority is making sure you always have time for um for family mm -hmm. um and the kids. But the biggest thing is making sure that everything actually has a time slot. Otherwise it could get crazy if we don't have set time for um for things. And then the extra time we will spend mm -hmm. Chciałbym tutaj dodać do tego jeszcze, na pewno zwróciłeś uwagę tak jak ja, że nasza wojskowa przeszłość, nasze wojskowe powiedziałbym przygody w ogóle tu ani nie wspomina o tym, ani nawet nie mają miejsca w domu. Więc to jest dla nas coś, co my żyliśmy dzień w dzień, coś co nawet powodowało, nasze rodziny były odstawiane na bok, które było dla nas tak bardzo ważne, w tej chwili w naszym domu się niewiele o tym mówi, bo jest, prowadzimy normalne życie tak, jak każdy obywatel, czy Polski, czy Stanów Zjednoczonych, bez tego wpływu, tej brutalności, tych mayhem, tego czasami nawet... Profesjonalnej nienawiści, żebym to tak nazwał, nie ma tego w domu. O tym się. Znamy swoją historię, ona zna moją historię, a, ale po prostu żyjemy normalnym życiem bez tej brutalności I wojennej. Ci, co mi co mi u Was w domu zaimponowało? E, bo to jest coś, z czym się borykać chyba zaczyna cały świat, a Wyście to odstawili. I to jest edukacja waszych dzieci, bo będąc u was w domu, był ogromny telewizor, który nie działał. E, nowinki technologiczne, telefony, laptopy. Bardzo rzadko widziałem wasze dzieciaczki, żeby były z telefonem w, w ręce. Ten obraz mi jest nieznany. Za to widziałem mnóstwo gier planszowych. Tak, tak Dużo miejsca na takie spotkanie, bycia, się, bycia razem w tym domu. I coś, co jest fenomenalne, i co próbuję przekładać w moich takich spiczach motywacyjnych, żeby ukierunkowywać dzieci w tym wczesnoszkolnej nauce i edukacji na to co chcą robić i co im sprawia przyjemność. Gdzieś z boku jest nauka, no ale wasze dzieci są przez was wożone w różne ciekawe miejsca, gdzie uczą się gimnastyki, jazdy konnej i mnóstwo innych rzeczy, a ta nauka jest troszeczkę, nie chcę powiedzieć niżej, ale nie sprawia takiego trudu i takiego pędu jak to jest w Polsce. Chciałam, żeby Rachel powiedziała jak wygląda ta edukacja, taka wczesnoszkolna. I jakbyś mógł przetłumaczyć tak. to wszystko, co, co powiedziałem, żeby była w kontekście. Chciałbym dodać jedną rzecz, że może dla nas to było dużo łatwo tu być naturalnym, jak byłeś, bo dla nas to jesteś rodziną. Traktowaliśmy cię jako członka rodziny Dziękuję. i wciąż tak jest. Więc to było dużo łatwiej, nie musieliśmy się z niczym kryć, chować, więc miałam aż taką obraz tej, tej, tej uh, tego naszego życia, tak jak my prowadzimy. So, how do we deal with the kids? How do we, de how do we uh, uh, the, the, our, the the way we bring our children is a little bit different. Uh, Paweł said he didn't see them with the iPhones, with the phones, mm -hmm. uh, with the noses, with in some other electronics. Uh, even our TV, we haven't uh, hardly used it. We didn't even connect it to internet. The one in main big TV in the uh, living room. Um, so, how do we bring these kids up? Why do we do that? That they don't have those electro. They have electronics. They don't use it. How we school them at home? And uh, I mean, tell us about a little bit more. How do you see our lives there um, with? Uh, with our kids how we handle their education and uh... Uh, with all of our children one of the things that we did not allow them to get onto is the social media because um, life is hard enough growing up and I, I we both think that um there's some challenges in there that it's better just to to keep them off of the social media and they've never they've never missed it one of our older, um, sons had a friend who had some issues happen on the social media and even thanked us for more or less protecting them from that. So that's one that we don't allow for that, but they don't miss it. We have a lot of conversations with them um, about kind of life in general. And actually, when we switched to homeschool, what was interesting was uh, some of the books that they were reading. Were historical fiction books, mm -hmm. and they were when we first switched. They were learning about what communism, Marxism, socialism, all of that was, and in these fictional historical books. And it was interesting then talking about um, their dad's history and grandma, and um, as they tied that together to more of that appreciation. So we have very good conversations about what's going on in the world, um, and not just in a Political way of this side is bad, this side is good, but we really talk about what's behind a lot of, of what's going on in the world. And also um, our faith and um, really putting God first and understanding that uh, it's important to be good, to be good people, good versus evil. And I think that's part of it. And then they really just, they love learning beyond and the reason well, we have a lot of animals but before they can get animals or do things that um, requires them to write an essay and do a presentation as far as what they want why they want it they have to think about really what the other consequence of that choice will be and so from that we, they've really learned to um, to think i think more creatively and um, a little broader then maybe what they would do in school, and then they both love. So they both love to read. They love to learn. They love to do their activities. With Doreen's, does his gymnastics. Um, Grace does um, modeling, and as far as like horse modeling, um, a lot of arts activities, and her own horse with equine work as well. So they're kept pretty busy, and the animals keep them busy. No i ważne również dla nas jest, że żeby dzieci nie tyle uczyły się polityki i, i, i politykować, tylko żeby potrafiły odróżnić zło od dobra. Więc kiedyś, jak na pewno się zaangażują w politykę, chyba każdy musi się zetknąć prędzej czy później właśnie z politykami, z polityką, a to dla nich będzie najważniejsze, żeby robić to, co jest dobre, a unikać złego i żeby potrafić to uh, za, um, rozpoznać, co, co jest złe, a co nie jest dobre, żeby zrobić ten uh, to recognize, zrobić ten judgment uh, właściwy. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego właśnie ona kładzie duży nacisk. Nie ta strona, nie demokraci, nie republikanie, tylko to, co jest złe, to, co jest dobre, żeby potrafili to rozróżnić. Nie wiem, czy tak teraz jest, bo ja swojej córce nie zadaję tego pytania, ale u nas, jak byliśmy dziećmi, często się pytało rodziców, kim chcieliby, żeby były ich dzieci, mhm. prawda? Czy w Ameryce w ogóle jest coś takiego, jak myślenie, jak posłać, jak edukować moje dziecko, żeby było, nie wiem, lekarzem, prawnikiem? Jest w ogóle takie myślenie? Czy... A wielu rodziców właśnie tak robi, że próbuje... Let me ask, uh, translate no. this, Rachel. So, um, a lot of parents, uh, and he's asking if this is happening in the United States. The parents try to help children make their decision who they want to be, and then they try to steer them that direction, whether children like it or not, maybe just push a little bit their parents' view on them, or pretty much like what we do, if we get, let them choose. Their own destiny, but we guide them through it mm -hmm. without pushing things on them. Um, I think well, we do more guiding, the, and there has to be some allowance, though, for the children to learn to explore. But as parents, our responsibility is to keep our children safe, and there are some mm -hmm. things that are not good or not right. And you know, if our children said, "I feel like being a bird today. I want to go jump out the window see if I can fly," I would say no, <laughs> right? Um, and so I think that's the balance is that you you need to allow for some decisions. That's where when they have to do their papers, and they have to say, "Well, this is what I want," and then they have to do the research to understand more about it and what the consequences are, um, and then we have those conversations. But we do have a lot of um, we talk with them a lot, and we're open and honest. But as a parent, you still your priority is to protect your children. And there's some it's things that, content. yeah, that they can't do because they're not safe, they're not right, mm -hmm. or they're not good things to do. It's true, prawda, she said earlier, like Richard said earlier, when children come to us with some idea, they want to do something, they want to buy something, or something. to ja po prostu żądam od nich napisania mi takiego wypracowania, dlaczego to. uważa, że to jest potrzebne, dlaczego to, jaki to ci... Przyniesie, jaką korzyść to przyniesie i dlaczego powinniśmy się z Tobą zgodzić. Więc Rachel szybko nauczyła. Dorian jest troszeczkę, e, polega bardziej na mojej małej córeczce Gracie. Ona pisze, Dorian czasami dopowie coś, ale to główne te motywacje to przychodzą od właśnie mojej córki, od Gracie. Ona właśnie pisze nie te Trzeba wypracować szkolnych, bo trzeba rodzicom przedstawić argumenty. Tak, argumenty, dlaczego mamy się zgodzić z nimi. Ja się czasami nie zgadzam. Można pójść dalej. W PowerPointcie, prezentację przedstawić. No do tego bardzo. to ja już troszeczkę starsze <głos> <głos> no to. Na pewno to się zrobi. Ale A... Wspomniałeś Doriana, pochwaliłeś mi się jego, jakby to nazwać, żeby dobrze zabrzmiało, żeby nie zabrzmiało ani za dużo, ani za mało, ale zazdroszczę mu tego, jak może spełniać swoją pasję, bo pokazałeś, jak ćwiczę na przyrządach gimnastycznych. I ja w swoim dorosłym życiu dopiero odkryłem, że gimnastyka jest czymś fenomenalnym, że ten drążek, uh -huh. nad którym myśmy się podciągali, czy czepak, może służyć nie tylko do podciągania się i robienia na nim przewrotów w przód czy w tył, no bo to jest jedenastoletni chłopak. Tak. I on robi takie ewolucje, że ja chętnie bym go zobaczył na igrzyskach, które się zbliżają w Paryżu. I, Prawda, wiesz, ja miałem mieszane uczucia. Gimnastyka, to dla mnie to było nic nigdy. Ja raczej piłka nożna albo kickboxing, uh, uh, MMA. To były rzeczy, które są bardzo bliskie mi, leżą blisko mojego serca. Więc gimnastyka była trochę, ale później jak Rachel uświadomiła mnie, że to nie jest tylko o biciu się i walce, ale również uh, 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 gimnastyka na przykład uh, w, 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 w przypadku Doriana, mojego syna. To pomaga mu wyrobić ten cały balans w miarę bezpieczny sposób, bez walk, wyrobić mu te odruchy i być fizycznie sprawnym, a sprawne ciało to również sprawny umysł, sprawny duch. Więc ja teraz to popieram z całym sercem i widzę te postępy, jakie robi, więc dla mnie to jest naprawdę imponujące. Ja byłem pod wrażeniem, bo wiesz, jak mówisz, gimnastykę w takim wieku, to ja myślałem, wiesz, tam jakiś przewrót, podciągnięcie, się, zagraj. Ja Przecież też tak a myślałem. Patrzę, te... Ewolucję, także dla tak, was, tak, dla rodziców, tak. wielki szacunek, bo po prostu to jest. Taki już podchodzi pod profesjonalizm i wiele godzin ciężkiej pracy, no geny ma fenomenalne, no bo <laughs> i silny, i ładny, a więc <laughs> tu, tu sukces. A córeczka w którą stronę? Jakie tam talenty widzicie? A córeczka gra na skrzypcach i na perkusji. Więc Rachel gra na gitarze basowej teraz, więc się, ale, <laughs> tylko ja, tak samo jak, jak, jak dorastałem, cała moja rodzina grała moja siostra na pianinie, mój brat na skrzypcach mama śpiewała i na pianinie a ja byłem ludzi, więc to nie było całkiem zawsze byłem i teraz odstaję trochę od rodziny również, z tym, że moje poglądy są już troszeczkę różne jestem bardziej ucywilizowany. Więc, ale tak, to, Rachel, to jest duży wpływ Rachel na te zmiany, które zrobiła nie tylko we mnie, ale jak te nasze dzieci się wychowują. Chciałbym zadać pytanie: Na co bierzecie, kiedy bierzecie czas na to? Ale ja już mam odpowiedź: po prostu nie siedzicie w social mediach. Nie siedzicie w tym Nie siedzimy w social mediach. Prawda. Teraz trochę otworzyłem swoje konta, ponieważ książkę, którą wydaliśmy, ale tak, to do tej pory. Przed tą książką, bo ja w ogóle byłem, nie byłem w social media. Poza tym jeszcze, znaczy od razu za, y, 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 cenzurowano, jak, mhm. jak tylko coś powiedziałem o socjalizmie, jak socjalizm działał w Polsce, to bardzo szybko moje konto zostało zamykane przez Facebooka, przez LinkedIn. Właśnie LinkedIn zamknęło mi konto a, a, miesiąc temu. Teraz dopiero otworzyli z powrotem, więc ta cenzura teraz jest tak bardzo duża w Stanach Zjednoczonych, jak była kiedyś za komuny w Polsce. To trochę taki, Wiesz, trochę to jest takie niepokojące dla mnie. Chociaż Ameryka przetrwała gorsze rzeczy. Zgadza się, zgadza się. Także jak widzicie, z Tomkiem żadna dyktatura nie ma. Nie chcę powiedzieć, że w Ameryce dyktatura, <grym> ale, nie ma, ale nie, ma, nie, ma, nie ma dyktatury, nie ma szans, bo, bo mówisz zawsze prawdę i za... inaczej. Ja a wiesz... jak mówisz prawdę i oczekujesz, żeby ją przyjmować, a jak nie, to. Musimy mówić prawdę, prawda? Ale, ale to jest teraz taka rzecz, że. To muszę podkreślić, że Ameryka nie jest totalitarnym państwem ani socjalistycznym, jest wolnym krajem. Ja mogę się wypowiadać i więzienie mi, to mi nie grozi więzieniem ani żadnymi reperkusjami. Nie jestem cenzurowany przez rząd amerykański, jestem cenzurowany przez prywatne firmy, które mają własne... No tak, to trzeba podkreślić, poli no. własną politykę i uważam, okej, okay, to o socjalizmie, ponieważ ja jestem właścicielem powiedzmy LinkedIn. Ja kocham komunizm i socjalizm, to ja nie chcę, żebyś cokolwiek mówił o socjalizmie i komunizmie. To jest, ale to nie jest rząd, który to robi, tylko prywatna firma. I przynajmniej ta wolność w Ameryce pod, pozwala ci stworzyć własnego LinkedIn, jeżeli chcesz, jeżeli uważasz, że te. Ta I takowego masz. Jest. No i takiego właśnie mam. Otworzyłem social media connectzinc.com, gdzie. Ja nie cenzuruję ludzi, każdy ja, się może opowiadać, <laughs> zapraszamy zawsze, więc zapraszam do Connectzinga, tam urzęduję najczęściej, tam sobie wstawiam e, e, te rzeczy, które ja chcę powiedzieć, bez obawy o cenzurę Facebooka, czy Linkina, czy Jan, innych komunistycznych ja środków historii? przekazu. A... Nie, chyba jednego, bo to, to, brutalności okay. no nie to będę to to jest, tolerował tak. i violence tego nikt nie, 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 nie powinien tolerować. A, a jak ktoś ma inne poglądy polityczne, to, wiesz, to są jego poglądy polityczne. Jeżeli ktoś chce się pod tym podpisać, czy kogoś to interesuje, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to może zablokować to konto i nie, nie słuchać tych rzeczy. Okay, to, to zostawimy tą politykę, bo mamy Rachel, bo a więc jeszcze bym chętnie skorzystał z jej wiedzy i nasz program ogląda też wiele pań i takie pytanie bezpośrednio. Rachel, jakie masz hobby? Co lubisz robić? Co sprawia Twoją przyjemność i w jakiej formie wypoczywasz? So, how do you rest? How do you, uh, 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 What what's your hobby? What do you like to do besides your professional, uh, uh, you know, involvement mm -hmm. uh, and your job, your school? Uh, so, well, my hobby. When, well, I schooling me, I guess. <laughs> <laughs> um, my school is actually what I enjoy. Mm -hmm. So, the learning, the education, so having it as something. That I have to do also forces me to have that time, Um, and then I think just gosh, I don't have a whole lot of time. Then when we when we have time, difficult question. Yes. Yeah, when we have time that we can go do things. So this visit here has been fantastic because we've spent some days really without all the other activities so mm -hmm. we've been able to really just kind of rest and enjoy uh, but i'd say my school even though it is a big part of what i have to do is really uh, what i love to do the learning the work that i am doing is really fun and it's really exciting to hey. be able to do that so ten doctor narobi właśnie to nie jest ponieważ ona nie robi to dlatego że ktoś jej każe czy coś czy może jakieś korzyści mieć z tego po prostu jest jej, jej pasja. Więc, więc ona, dla niej to jest właśnie jej hobby, właśnie to jest ta praca nad tymi badaniami, które teraz robi, research, i, i to właśnie to przynosi jej bardzo dużą satysfakcję. No, ja się też również uczę. I myślę, że to jest dobra chwila, żeby postawić kropkę tutaj w naszej rozmowie, bo podzielimy sobie nasze spotkanie na dwie części. Ta pierwsza, którą byśmy mogli teraz sobie zakończyć, bo chciałem dowiedzieć się o was, jak wygląda wasze amerykańskie życie. A drugą część poprowadzi Michał i już nakieruje na czym będzie polegała rozmowa, jaki będzie temat, o waszej pracy zawodowej, bo masz bardzo ciekawy projekt. Byliście teraz w Polsce, też mieliście i ty, Tomku, i Rachel swoje wykłady, swoje prezentacje. Opowiesz, dlaczego mogłeś krócej mówić od, od Rachel. Ja mam, ja mam własną definicję, dlatego że my w Polsce wolimy amerykańskich y, ekspertów i jeden amerykański ekspert do dziesięciu polskich i to jest to samo, y, dlatego dostałeś mniej czasu. <laughs> tak ta, 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 ta <laughs> może wyglądać, ale to jest właściwie, właściwie nie z tego, co ja widziałem. Polscy eksperci są naprawdę niesamowici. Nie, się Rachel, tak, Rachel, kiedy ona słuchała e, e, tłumaczenia, poza tym większość prelegentów mówiła po angielsku na impakcie, więc ona jest naprawdę, ma e, duże takie uznanie dla polskich naukowców, dla polskiej myśli technicznej, więc e, to się mi się nie wydaje, bo że, 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 że tak może nie. jest. Ona dostała więcej czasu niż ja dostałem, bo jest ważne, jest jej, jej badania są bardziej ważne dla, społeczno, dla dla ludzkości niż moje opowieści, prawda? To ludzkość a, trochę inaczej tak. Chciałbym jeszcze na zakończenie pogratulować e, pozycji w rządzie. A, dziękuję. Więc dziękuję. E, jestem bardzo dumny, że pracowałem w Iraku robiliśmy roboty, które były bardzo niebezpieczne, a te sobie wyprowadziły życie. Teraz masz i zostałeś, e, e, pomożesz teraz Polsce. W, tym, w tych sprawach wojskowych z rodzinami i jestem bardzo dumny z ciebie. To też jesteś moim bratem. Przecież. No wiem, ale to też i twoja zasługa, bo ja patrzę, że wszystko to, co robiliśmy, to jak budowaliśmy swoje charaktery, jak się prawda, zmienialiśmy, prawda. to jest zasługa, bo mój pierwiastek jest w tobie, Twój pierwiastek jest we mnie prawda. i całego naszego środowiska, wszystkich kolegów. Z każdego coś dobrego wyciągaliśmy, ale też dawaliśmy, żeby, żeby móc tym być. Uczyliśmy się od siebie, prawda? I dalej to trwa, i, bo i wspomagaliśmy Myśmy książkę, która jest dla mnie ukoronowaniem mojej kariery piłka, tej piłkarskiej, pisarskiej, <grym> i a właśnie. startem do Twojej kariery. Pisarskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję tak. bardzo. Rejczy, dziękuję, dziękuję za, za cierpliwość. E, I jeszcze tu będę słuchać Was, jak będziecie rozmawiać z Michałem i dzielicie się swoimi dokonaniami już z Waszej profesjonalnej działki. Także bądźcie i za tydzień z nami na celowniku Nawala z Michałem. E, Nawal, a w następnym odcinku Michał. Cześć.